Naszym dzisiejszym gościem będzie Waldemar Skrzypczak, generał broni Sił Zbrojnych RP w stanie spoczynku. W trakcie swojej wieloletniej kariery wojskowej był m.in. szefem wojsk pancernych w dowództwie wojsk lądowych oraz dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Na pewno wyróżnia go też fakt, że jest to jeden z nielicznych polskich generałów, posiadający doświadczenie w prowadzeniu walki w realnym konflikcie zbrojnym. Był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku, gdzie zasłynął wysoką skutecznością i niskimi stratami wśród podległych mu żołnierzy. Trzeba też wspomnieć, że przygotowywał naszych do walki w Afganistanie. A co na przykład, jeżeli to nie Polska zostanie zaatakowana, tylko jedno z państw bałtyckich, Litwa, Łotwa lub Estonia, które są na tyle małe, że w zasadzie rozpędzone dobrze rosyjskie kolumny mogłyby je zająć w kilkanaście godzin. I my wtedy jako Polacy może zostaniemy wciągnięci do wojny, mimo że to nie my zostaniemy napadnięci, ale na mocy właśnie tego artykułu 5 natowskiego Amerykanie nas będą silnie naciskać, może nas w jakiś sposób zmuszą do tego, żebyśmy my jako jedyne większe siły NATO w tej części Europy zareagowali przez ten przesmyk suwalski, próbowali tam pomagać Łotyszom czy Litwinom. Znaczy wie pan, jeżeli by doszło do agresji Rosji na Łotwę czy Estonię, bo tam chyba jest największy problem z mniejszością narodową, znaczy z Rosjanami głównie, to my musimy odpowiednio wcześniej rozmieścić na wojska NATO. Kryzys nie będzie narastał z dnia na dzień. Putin, żeby móc taką operację przeprowadzić, musi zgromadzić wojska do tej operacji, więc sygnały będą narastającego zagrożenia, a zatem NATO powinno odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i detaszować wojska NATO, być może też i część potencjału polskiego, do rejonów, gdzie by się te wojska rozmieściły i broniły, brały udział w operacji obronnej na terenie Nadbałtyki ogólnie mówiąc, bo pewnie by to do tego obszaru dotyczyło. Przy czym są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że dobrze by było, żeby ci wszyscy, którzy mówią o szybkiej operacji na Łotwie, zbadali teren i warunki terenowe, w jakich Rosjanom by przychodziło prowadzić operację, a z kolei to zaczepną, a z kolei Łotyszom, Estończykom czy Litwinom operację obronną. Absolutnie teren, który oni fortyfikują teraz, budują tą linię obronną, bałtycką linię obronną, sprzyja prowadzeniu obrony. I patrząc na doświadczenia armii rosyjskiej z Ukrainy, Rosjanie mieliby poważny problem z pokonaniem tego terenu. Teren jest bardzo trudno dostępny. Jeziora, rzeki, kompleksy leśne, zabagnienia. Jest to teren, przynajmniej przy granicy wschodniej tych trzech państw, dogodny do prowadzenia obrony. Drugi problem to jest obwód królewiecki. Pytanie jest takie, czy w przypadku agresji Rosji na Nadbałtykę, w konsekwencji Polskę, co stałoby się z obwodem królewieckim? Czy NATO dokonałoby aneksji militarnej obwodu królewieckiego, czy NATO by zostawiło z tyłu ten obwód, blokując go z wojskami rosyjskimi w tym rejonie? Sądzę, że część floty bałtyckiej, która stacjonuje w tym obwodzie, i te wojska stanowiłyby dla nas zagrożenie. Zatem nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek podjął decyzję, żeby tego terenu, tego rejonu nie zająć militarnie w toku operacji wojennej, bo to jest chyba naturalne, ale cały czas nie ma w narracji tematu obwodu królewieckiego. Tego brakuje w ogóle moim zdaniem, a przecież nikt sobie z tyłu nie zostawi terenu zajętego przez wroga. Także to są dylematy, z którymi w tej chwili sobie chyba politycy nie radzą, bo o tego tematu nie poruszają w ogóle. A przypomnieć wypada, że tak na dobrą sprawę te tereny nigdy nie były rosyjskie. One zostały zajęte w 1945 roku i tak jak niektórzy mówią, że na Dniestrzu są wojska okupacyjne rosyjskie, obok Mołdawii, to tak samo można powiedzieć, że w obwodzie królewieckim są okupacyjne wojska rosyjskie. Bo na dobrą sprawę historycznie tam Rosjan nigdy nie było. A może na przykład Rosjanie najpierw, zanim zaatakują któreś z państw bałtyckich, zadbają to właśnie o domknięcie przesmyku suwalskiego, czyli połączenie obwodu kaliningradzkiego, królewieckiego z terenami Białorusi i dopiero wtedy będą zajmowali się demontażem państw bałtyckich, w ten sposób jakby odcinając nam tą jedyną drogę, prawda, lądową, łączącą NATO, Polskę z krajami bałtyckimi. Dlatego trzeba odpowiednio wcześniej, przed wybuchem wojny, przed momentem agresji, rozmieścić wojska NATO w Nadbałtyce, żeby wojska NATO brały udział w operacji obronnej wspólnie z wojskami Estonii, Łotwy i Litwy. To jest kluczowa sprawa i ja uważam, że bezpieczeństwo granic jest kluczowe i nawet bym powiedział, że skłaniałby się ku temu, aby tą linię bałtyckiej obrony, ten pas obrony pociągnąć od Litwy przez Truskienniki, Augustów, aż do nas, do przesmyku suwalskiego, oczywiście izolując granicę wschodnią wzdłuż granicy z Białorusią, i nawet bym jeszcze to pociągnął wzdłuż naszej granicy przez Podlasie, aż do tego na wysokości Brześcia, bo tam ten brzeski rejon operacyjny, czy jak niektórzy mówią poleski rejon operacyjny, są najdogodniejszymi do prowadzenia operacji przez Rosjan, ponieważ ten kierunek jest najkrótszy do Warszawy. Ciut więcej niż 200 km. To nie jest to dużo. To jest, przy założeniu, że Rosjanie mieliby przewagę, to jest 4-6 dóbr na operację zaczepną przez Rosjan, ale zakładam, że my byliśmy do tego przygotowani, stąd takie sugestie, żeby tą linię obronną pociągnąć, oczywiście rozbudowując fortyfikacje. Właśnie, a jak pan ocenia, panie generale, na dzień dzisiejszy poziom przygotowania naszej granicy, szczególnie przesmyku suwalskiego? Czy my nie powinniśmy fortyfikować tego newralgicznego miejsca, bo to jest jedno z najbardziej takich zapalnych obecnie miejsc na świecie? Czy nie powinniśmy stawiać tam smoczych zębów przeciw czołgom? Czy nie powinniśmy budować systemu umocnień typu bunkry, które ze sobą współdziałają? Znaczy generalnie przesmyk suwalski swoim charakterem terenu sam się broni. Tam są jeziora, tam są lasy, tam są cieki wodne, rzeki, kanały. Jest to teren doskonały do prowadzenia obrony. Natomiast jest bardzo trudny do prowadzenia natarcia. Jeżeli by rząd podjął decyzję, żeby wzdłuż granicy z Białorusią, na terenie Polski oczywiście, pociągnąć tą linię obrony, którą budują Litwini, o kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów, na pewno byłoby to jakby wzmocniło potencjał obronny tego rejonu, tego przesmyku suwalskiego. Ale powtarzam, wzdłuż granicy z Białorusią. Byłoby to rozważne działanie. Moim zdaniem tak, i w czasie... Może warto zacząć o tym w ogóle głośniej mówić. Generalnie w czasie pokoju przygotowuje się takie pasy obrony, ponieważ w czasie wojny na przygotowanie pasów obrony czasu już nie ma. Czyli co się robi? Przygotowuje się pasy obronne, wytycza się rejony, gdzie tą obronę się przygotowuje zawczasu, gdzie można przygotować, gdzie nie ma pól uprawnych, gdzie nie ma infrastruktury takiej, która nie pozwala teraz, w czasie pokoju, wykonać prac fortyfikacyjnych. Ale są rejony, gdzie można przygotować, są rejony, gdzie się przygotowuje już miejsca, gdzie się ustawi w czasie wojny pola minowe, grupy min, gdzie się ustawi zapory, przegrody i tak dalej. Także to już powinno być objęte jakimś kompleksowym planem przygotowania tego terenu, zarówno przed wojną, jak i w toku wojny. Niektórzy uważają, że takimi pytaniami się straszy, inni mogą uważać, że buduje świadomość. Jak jest, to zaraz pan oceni. Różni eksperci jakby oceniają bardzo różne horyzonty czasowe, jeżeli chodzi o potencjalną, tą, która może się wydarzyć, agresję Federacji Rosyjskiej na nas, tu na Polskę. Jedni mówią o 3 latach, inni o 5, jeszcze inni o 10. Nikt natomiast gdzieś tam nie daje nam pół wieku świętego spokoju, bo gdzieś tam ci eksperci, czy to amerykańscy, czy polscy, różni się wypowiadają. Jak pan uważa? Znaczy generalnie proszę zauważyć, że to politycy snują takie czarne scenariusze, definiując, że za 3 lata może być wojna, że może nas za 3 lata jechać Putin. Niektórzy mówią za 5, 8, 10. Wydaje mi się, że żadne z tych informacji, które w narracji mają politycy, strasząc generalnie nas wojną, nie wynikają z analiz popartych tym, co się tak naprawdę w Rosji dzieje. Ja tylko rzucę jeden temat. Otóż to, co w tej chwili jest na wojnie w Ukrainie, wszystkie wojska armii rosyjskiej są zaangażowane na froncie z Ukrainą. Natomiast w głębi operacyjnej, strategicznej w Rosji nie ma wojska. Te armie, które tam są to armie szkieletowe, które są bez sprzętu i bez wojska. Więc przygotowanie armii rosyjskiej, tej dużej armii rosyjskiej, do konfrontacji z NATO potrzebuje bardzo dużego okresu czasu. Warto by było, żeby politycy, zanim będą szarmowali hasłami, strasząc nas wojną, dokonali analizy możliwości odbudowy armii rosyjskiej do takiego potencjału, który będzie konkurencyjnym dla NATO. Moim zdaniem nad tymi analizami nikt się nie pochyla, szarmują tylko hasłami, strasząc nas, ale moim zdaniem to nie buduje odporności narodu. Ja uważam, że w narracji polityków powinno być więcej wiary w to, że my jako NATO, że my jako Polska zbudujemy taki potencjał, który będzie na tyle straszający dla Putina, że nigdy awantury z NATO nie będzie. I to jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Mnie narracja straszenia jakimiś okropnymi scenariuszami porusza o tyle, że budzi we mnie niepokój, że ci politycy mają świadomość tego, co robią, z świadomością Polaków. Nas nie można straszyć. trzeba budować odporność. Musi być świadomościowo odporni na zagrożenia, a największym zagrożeniem, które w tej chwili nam serwuje Putin, to jest wojna propagandowa, wojna informacyjna, psychologiczna, której ulegają przede wszystkim politycy, jak się okazuje, i media polskie. A może to straszenie wbrew pozorom jest dla nas właśnie dobre, bo rośnie świadomość społeczna, zagrożenia, które no, na pewno występuje, rośnie poparcie do tego, żeby się zbroić i wydawać ciężkie miliardy złotych na czołgi, a nie na przykład na ochronę zdrowia, bo przecież można te pieniądze lepiej spożytkować albo inaczej spożytkować, prawda? Więc jakby te zbrojenie de facto doprowadza do tego, że Polska jako kraj jest silniejsza, lepiej uzbrojona, bo my się obawiamy, trochę tak jak Korea Północna, która się ciągle boi tej wojny, mówi się o tej wojnie, że zaraz ją Zachód najedzie, oni się uzbrajają po zęby, no do tego stopnia, że mają już nawet broń atomową i już Zachodowi się ich nie opłaca najeżdżać. Czyli w najgorszym przypadku wydamy pieniądze na czołgi i nikt nas nie najedzie, tak? A w najlepszym wydamy na czołgi, nikt nas nie najedzie, a nawet nie planował, ale i tak nas nikt nie najedzie. Znaczy, wie pan, wydaje mi się, że Polacy są narodem, który jest chyba w tej części Europy najbardziej doświadczonym, jeżeli chodzi o wojny, bo ciągle przez Polskę przewalały się zawieruchy wojenne. Ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. My jesteśmy narodem najbardziej doświadczonym i chyba nas nie trzeba przekonywać do tego, żebyśmy mieli silną armię. Zresztą wydaje mi się, że był taki czas, kiedy polską armię rozbrajano. To jest pierwsze dziesięciolecie tego wieku. A teraz odbudowujemy tą armię i wydaje mi się, że to są decyzje konieczne i one są przez Polaków akceptowalne. W związku z tym ja tutaj nie widzę żadnego zagrożenia, żeby ktokolwiek nie akceptował tego, co robią politycy, jeżeli chodzi o odbudowę armii i deklarowanie, że tyle i tyle miliardów wydadzą na określone systemy walki. To jest potrzebne po to, żeby więcej już Polska nie była tym miejscem w Europie, które jak przeciąg się przewalały armie zachodnia, tak, od Napoleona, tak, później carskie, tu w zasadzie byli wszyscy. I potem Polska była totalnie zniszczona i ponosiła ogromne straty ludzkie. Panie generale, spotykamy się tutaj też przy okazji waszego nowego projektu w Strategy and Future, czyli no, gry wojennej, która tak naprawdę do tej pory odbywała się głównie chyba za zamkniętymi drzwiami sztabów generalnych i tacy zwykli obywatele, jak na przykład ja, nie mieli do niej dostępu, a wy chcecie to teraz pozmieniać. Uważam, że teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą tyle się dzieje, zainteresowanie przedmiotem, którym są te działania wojenne, jest tak ogromne, że próbujemy dać ludziom, dać youtuberom szansę do tego, żeby mogli być uczestnikami takich gier wojennych, które będziemy symulowali, między innymi w oparciu o doświadczenia z Ukrainy, ale nie tylko, dlatego że moim zdaniem wzbogacanie wiedzy, kształtowanie wiedzy o sztuce operacyjnej, o sztuce wojennej, o taktyce jest bardzo moim zdaniem potrzebne i ludzie tego oczekują i być może to, co my proponujemy, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. No tak, bo do tej pory przecież było tak, że słuchajcie, przez te wszystkie stulecia, no to zwykli ludzie byli po prostu rzucani na front, często służyli jako tak zwane mięso armatnie, a dzisiaj obywatela dopuszcza się właśnie do tych symulacji, do planowania. Dzisiaj każdy poniekąd w Polsce jest już, przynajmniej z mężczyzn, no, co najmniej mojego pokolenia, ale też i starszych, trochę takim ekspertem. Ja mam wrażenie, że my się stajemy bardziej jakby takim kolektywem decyzyjnym. Tak? Dzisiaj już jako społeczeństwo jesteśmy w stanie wywierać pewien wpływ, czy na władzę, czy nawet może na wojskowych. To, co się dzieje za wschodnią granicą, inspiruje ludzi do tego, żeby się interesowali tym, co to jest, jaki ma to wymiar, jak to przebiega. I wydaje mi się też, że ogrom osób, które są tym zainteresowane mechanizmami prowadzenia operacji wojskowych, jest tak ogromny, że warto dać szansę wszystkim tym, którzy się tym interesują, żeby mogli modelować pole walki. Zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce na grę wojenną. Jej przygotowanie wiąże się niestety z niemałymi kosztami. Samo wojskowe oprogramowanie to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Inicjatywa jest teraz naprawdę istotna. Myślę, że warto ją docenić. Sam również wpłaciłem pieniądze. A co z tym słynnym poborem, który miał wynosić 900 tysięcy żołnierzy teraz w Rosji, tak? Bo słyszeliśmy, że będzie przeprowadzana kolejna mobilizacja i że w zasadzie Rosja jest tak dużym państwem, 140 milionów mieszkańców, że tam jeszcze tych żołnierzy można mobilizować i 8 milionów. Znaczy generalnie na pewno mają Rosjanie większy potencjał ludzki, większe zasoby ludzkie niż ma Ukraina. Ukraina ma cały czas problem z dostępem do zasobów osobowych, żeby szkolić kolejnych żołnierzy. Rosjanie tego problemu nie mają. Generalnie u nich ta mobilizacja trwa cały czas. To jest pobór. Oni wiosną i jesienią wcielają około 150 do 200 tysięcy nowych żołnierzy, którzy szkolą i przygotowują do działań wojennych, wysyłając ich na front. Także oni mają cały czas potencjał, który uzupełnia straty i na bazie tego potencjału formują nowe jednostki, które wyposażone są w sprzęt, który jest produkowany przez przemysł rosyjski, który w tej chwili moim zdaniem 3-4-krotnie zwiększył produkcję niż przed wojną. Ale to jest konsekwencja dekretu, który Putin wydał w kwietniu 2022 roku o przejściu z gospodarki czasu pokoju na czas wojny. I to uruchomiło w tej chwili, cała Rosja pracuje na armię. Więc Rosjanom żołnierzy brakować nie będzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to moim zdaniem kwestią ważną to jest to, że Rosjanie są związani wojną w Ukrainie i na dobrą sprawę Rosjanie w tej chwili nie mogą sobie pozwolić, żeby wyseparować jakieś wojska, które by zaczęły kolejne działania wojenne w innym rejonie, a szczególnie w konfrontacji z NATO. No ale może z czasem faktycznie jak pobiorą więcej do wojska osób, nie wiem, kolejne 500 tysięcy, naprodukują tych czołgów, podobno produkują około 100 miesięcznie. Ale jasne, oczywiście. To może faktycznie będą mieli część sił do przesunięcia właśnie na kierunek państw bałtyckich. Tak może być, tego nie należy wykluczyć. Trzeba monitorować to, co się dzieje. Natomiast moim zdaniem, dopóki wojna w Ukrainie trwa, rosyjska armia żadnego manewru nie wykona. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie nie są trzymani w szachu przez tą wojnę na Ukrainie. Muszą, znając Ukraińców, Rosjanie muszą mieć wojska na granicy i na froncie, ponieważ Ukraińcy by każdą okazję słabości lub pomysłu innego niż wojna z Ukrainą wykorzystali do tego, żeby wykonać zwroty zaczepne. Rosjanie o tym wiedzą, że każde wyjście wojsk rosyjskich na inny odcinek frontu, chociażby nad Bałtykę, będzie wykorzystane przez Ukraińców. Oni się tego bardzo boją. Ukraińcy, jacy by nie byli, jakiego by potencjału by nie mieli, to są w stanie zawsze przyjść do działań zaczepnych. Rosjanie tak się poświęcili, jeżeli chodzi o ilość ofiar, które ponieśli w toku tej wojny, żeby zdobyć tą część wschodniej Ukrainy, że jeżeli by sobie pozwolili na osłabienie swojego potencjału w wschodniej Ukrainie, mają świadomość tego, że Ukraińcy to wykorzystają. W związku z tym sobie na to nie pozwolą. A starając się teraz wychylić trochę poza tą naszą zachodnią propagandę, bo my żyjemy w takiej bańce informacyjnej, jakby pan miał ocenić, tak jakby typując, ja wiem, że tu nie da się powiedzieć na pewno, komu bardziej dzisiaj może zależeć na zakończeniu tej wojny? Właśnie Rosji czy Zachodowi? Wydaje, że Zachodowi bardziej zależy na zakończeniu tej wojny. Przy czym ja rozdzielam dwie rzeczy. Operację specjalną i wojnę. Bo przypomnę, że Putin, ogłaszając agresję w 2022 roku na Ukrainę, powiedział, że rozpoczyna operację specjalną, która ma dokonać denazyfikacji i ochrony ludności rosyjskiej, która jest torturowana, mordowana, represjonowana i tak dalej na terenie Ukrainy. Taką zbudował sobie, takie mity budował Putin wokół operacji specjalnej. Wojna toczyła się od 2014 roku. Wojna jest, operacja specjalna jest częścią tej wojny. I teraz pytanie takie, kiedy Putin skończy tę operację specjalną? On ją skończy. Wojna będzie cały czas się tliła. Natomiast on operację specjalną musi skończyć, bo to obiecał narodowi rosyjskiemu, mówiąc o tym, dokonam denazyfikacji Ukrainy. On to zrobił. Znaczy, w jego pojęciu on to zrobił. Zajął wschodnią Ukrainę, którą będzie teraz demilitaryzował, zajmował, odbudowywał, bo już w Mariupolu odbudowuje wiele obiektów, przemysłowych też. I on teraz musi powiedzieć narodowi rosyjskiemu w kontekście wyborów na prezydenta. Generalnie ja operację specjalną kończę, ponieważ operacja specjalna zakończyła się wielkim zwycięstwem armii rosyjskiej. Kto powie, że nie? Rosjanie wpadną w entuzjazm, na pewno, a Zachód może będzie zaskoczony tą deklaracją Putina, że on kończy operację specjalną, ale wielu na Zachodzie odetchnie, bo Putin, wygrywając wybory prezydenckie, da prezent narodowi rosyjskiemu, wygrałem operację specjalną i zrobić co jeszcze? Wstrzymać jednostronnie działania wojenne. Czyli przestanie atakować Ukraińców. Na tym miejscu, gdzie jestem, wstrzymuję działania wojenne. I teraz, co na to politycy zachodni powiedzą? Nie zrobią z niego gołębia pokoju, na pewno. Ale to będzie wielkie wyzwanie dla Zachodu i Ukraińców. Czy dalej pomagać Ukrainie, żeby walczyła przeciwko Rosji, żeby odtwarzała zdolności i atakowała Rosjan? Nie wierzę w to Zachodowi. Też mam wrażenie, że zachodnie społeczeństwa, szczególnie amerykańskie, które to głównie funduje, prawda, zbrojenia, bo jak to ostatnio powiedział Donald Trump, Amerykanie wysłali już ponad 200 miliardów dolarów Ukrainie, a Europa jedynie około 25. I ta dysproporcja go trochę kuje w oczy mimo wszystko, bo gospodarki europejska i amerykańska są podobnych rozmiarów i on nie wie, dlaczego oni 10 razy więcej muszą płacić od nas, mimo że to ich, Amerykanów, z Rosją dzieli przecież ocean, tak? To jest bardziej tu nasz europejski problem, więc no właśnie, Donald Trump, który przychodzi do władzy, zmienia się trochę optyka i może dojdzie do takiego resetu, który wydarzy się w tydzień, tak? Bo Trump lubi robić pewne działania ad hoc, on jest taki, można powiedzieć, antyestablishmentowy, to co jego administracja uważa, to nie jest istotne, więc wszystkie te ustalenia i ten gry plan może się zupełnie zmienić, kiedy pod koniec 2024 roku w listopadzie wygra wybory na tak zwanego POTUS, czyli President of the United States, właśnie Donald Trump. Znaczy generalnie wydaje mi się, że operacja specjalna skończy się w kwietniu tego roku. Czyli temat zamknie. Temat Putin zamknie, bo on musi coś dać narodowi. A dlaczego w kwietniu? Dlatego, że wybory prezydenckie są w Rosji. Chodzi o, ja to wiążę. Operację specjalną ze zwycięstwem Putina w nowych wyborach. No tak, ja też wiązałem zresztą rozpoczęcie przez niego tej specjalnej operacji wojskowej z spadającym jego sondażem i poparciem, bo Putin miał tak niskie poparcie pod koniec 2021 roku, jakiego nie miał jeszcze nigdy w historii Rosji, więc musiał z czymś zadziałać, tak? Wrócić Krym, wrócić Donbas i to są właśnie te działania, które podbijają mu ratingi. Moim zdaniem w opinii narodu rosyjskiego on wygrał tę operację specjalną. I on to ogłosi, bo ona będzie cały czas. I czy tą wojnę zakończy Trump? Nie wiem, nie sądzę. Natomiast Ukraina nigdy nie pogodzi się z tym, że została okrojona z 20% swojego terytorium. Że... Ale będą próbowali odbić, myśli pan? Że będą atakowali za jakiś czas? Wie pan, wszystko zależy od tego, czy Zachód zareaguje na to, co ogłosi Putin w kwietniu po wyborach. Czyli ogłosi koniec operacji specjalnej, wstrzymuje jednostronnie działania bojowe, wojenne. Jak reaguje Zachód? No Zachód, jeżeli będzie dalej naciskał do wojny, no to podniosą się głosy nawet w naszych takich zachodnich mediach typu Politico czy CNN, że no jak to w takich okolicznościach, kiedy Putin proponuje zaprzestania tej wojny i tej walki, jak to my, Zachód, się nie godzimy? Przecież ile można tej krwi przelewać? Dokładnie tak i moim zdaniem Zachód będzie robił wszystko politycznie, żeby wyhamować Kijów przed eskalacją działań wojennych. Zrobią wszystko politycznie, a jak Kijów nie ulegnie, odetną pomoc. Ogłoszą, że są trudności z pomocą dla Ukrainy. Oni nie powiedzą, że oficjalnie, że ucinamy, ale ogłoszą, że mają problemy, że już nie mają niczego. Przecież amunicji w Europie nie ma, sprzętu nie ma dla Ukrainy. No właśnie. I Ukraina ma problem zasadniczy. Ukraina nie ma zasobów, rezerw osobowych. A czy z punktu widzenia polskiej racji stanu to nie jest... pozytywny dla nas scenariusz takiej pełzającej, tlącej się wojny na Ukrainie, bo mimo wszystko ona nie będzie już nam tak bardzo zagrażała, ale będzie wiązała te siły rosyjskie, tak, bo oni będą musieli cały czas pilnować tej bardzo jednak długiej granicy. Mówiłem wcześniej o tym, że armia ukraińska będzie szachowała armię rosyjską, czyli cały czas będzie ją trzymała pod parą, bo mogą Ukraińcy chcieć na przykład przyjść do jakiejś operacji i odbić jakąś część terytorium utraconego, okupowanego aktualnie przez Rosjan. Z wojskowego punktu widzenia, politycznego, jest to jak najbardziej uzasadnione, bo nam pozwala to mieć oddech. Mieć czas na to, ponieważ ta wojna w Ukrainie i to, co robią Ukraińcy, daje nam czas na to, żebyśmy się przygotowali do tego, co może nas spotkać, mówi o wojnie w przyszłości. Za to powinniśmy być wdzięczni. Dokładnie tak, bo oni dają nam czas. Natomiast z humanitarnego punktu widzenia ta wojna, która tam będzie się toczyła, będzie pochłaniała tysiące, setki ofiar. I to jest ten dylemat, z którym my się musimy zderzyć, to po pierwsze. Po drugie, dać czas albo zaufać politykom, że oni są w stanie tę wojnę zatrzymać. Choć ja w to nie wierzę. No właśnie, to jest taka wojna, z której nie bardzo widać pełnego wyjścia, to znaczy nie ma końca. Coś jak między właśnie Koreańczykami, tak? Że tak. To w jakimś stopniu zawsze trzyma te obie strony w pewnej gotowości. Znaczy ja... bodajże chyba półtora roku temu, kiedy omawialiśmy pewne kwestie związane z zakończeniem wojny, mówiłem, że jedynym sposobem na zakończenie tego konfliktu bezpośredniego to jest strefa rozdzielenia wojsk, tak jak to ma miejsce w Korei między północą a południową. Bo ja nie wierzę w to, że jak oni będą stali naprzeciwko siebie bezpośrednio, że nie będą się układali ogniem. Będą. Musi być strefa rozdzielenia wojsk, na którą obie strony muszą się zgodzić. Że nie będzie, to końca wojny nie będzie. Być może strefa rozdzielenia wojsk jest tą szansą, że nie będzie tego cały czas eskalacji konfliktu i zabijania ludzi. Tak jak to miało miejsce w Doniecku i Ługańsku. A jakby mógł się pan, panie generale, odnieść do słów szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że jeśli USA po wygranej na przykład Trumpa wycofają się w znacznej części ze swojej pomocy finansowej, to że tego wsparcia Ukrainie będzie musiała Polska dać 2 razy więcej, tak? Czyli zastąpić te amerykańskie zasoby polskimi zasobami finansowymi dla Ukrainy. Co pan na ten temat myśli? Nie wiem, czy nas stać na takie zasoby, ponieważ to są ogromne zasoby. Nie wiem, czy nasze państwo jest tak bogate, żeby móc takimi zasobami dysponować na potrzeby armii ukraińskiej, w ogóle Ukrainy. Natomiast niewątpliwie musimy udzielać pomocy. Zresztą ja w ogóle oceniam, że w tej chwili Polska jest państwem, które staje się liderem w tej części Europy, ale liderem takim, który powinien pociągnąć za sobą wszystkich tych, którzy chcą zakończenia tej wojny. Nie jest eskalowania, a zakończenia. Zakończenia przez budowanie potencjału obronnego tych państw NATO, które są w Europie. I że Polska powinna być tym liderem, inicjatorem takich wydarzeń, które zmierzają we wszystkich krajach. O tego, żeby zbudować taki potencjał, który pozwoli odstraszyć Putina przed jego zapędami. Moim zdaniem jest to szansa dla Polski wielka, wielkie wyzwanie dla Polski. A czy nasi politycy ją wykorzystają? Czy to będzie kolejna zmarnowana szansa? Czy jakby widzi pan tą wizję i chęć w ogóle działania w tym kierunku poprzez dzisiejsze kierownictwo polityczne kraju? W naszym otoczeniu to już się zmieniło. Proszę zobaczyć, co się dzieje przy Bałtyce, w Skandynawii. Mamy sojusznika Finlandię. Dla mnie Finlandia od wielu, wielu lat jest krajem, którym powinien absolutnie, do którego się powinien absolutnie przybliżyć. I politycznie, ekonomicznie, i wojskowo. Podobnie Szwecja. Zresztą uważam, że jeszcze zawsze byłem zwolennikiem, od wielu, wielu lat mówimy o tak zwanym przymierzu bałtyckim. Czyli zamiast V4, tak jak do tej pory był, powiedzmy, Pakt Wyszehradzki, tak to powinniśmy pomyśleć nad jakimś takim formatem bałtyckim. A tam, gdzie są Węgrzy, to jest w ogóle do wyrzucenia i zapomnienia z historii. Tak. Natomiast Skandynawia, Nadbałtyka są naszymi naturalnymi sojusznikami w obszarze Morza Bałtyckiego. Ja jestem zaskoczony tym, że w tej chwili mówi się o jakichś nowych programach, politycy mówią o programie Orka, a innych programach, a nikt nie zredefiniował strategii wynikającej z tego, że w NATO jest nasz sąsiad Litwa, nasz sąsiad Estonia, Łotwa i bliżej Finlandia, niebawem Szwecja. Zmienia to w ogóle konfigurację w tym regionie. Ja bardziej ufam temu naszemu skrzydłu północnemu niż południowemu, gdzie Fico i Orban dla mnie są kolaborantami. A odnośnie jeszcze systemów naszego uzbrojenia, gdzie my mamy największe zaległości? To znaczy, które formacje naszych wojsk, wiele się mówiło na przykład o bezpieczeństwie nieba nad Polską, tak? Że my w pewnym zakresie to byliśmy w ogóle nieprzygotowani, bo dużo się mówi o czołgach, trochę ich oddaliśmy, no nawet nie trochę, tak? Gdzieś tam je odbudowujemy, no ale to dzisiaj chyba nie czołgi są najważniejsze. Inne systemy bojowe również pełnią kluczową rolę. No między innymi to, kto dominuje w przestrzeni powietrznej, prawda? Tak, kiedyś mnie zapytał z polityków, kiedy byłem współdecydentem, jeżeli chodzi o systemy uzbrojenia, bo byłem odpowiedzialny za modernizację armii, a jestem czołgistą. Zapytał mnie polityk, mówi: panie generale, co pana zdaniem jest najważniejsze dla bezpieczeństwa Polski? Ja powiedziałem: obrona powietrzna. Szczelna obrona powietrzna. On tak wyraził mi, mówi: pan czołgista nie mówi o czołgach? Ja mówię: nie. Ja mówię o tym, co jest najważniejsze, bo co mi z tego, że ja będę miał czołgi, a nie będę obrony powietrznej. Tak, jak zaraz z KA aligatorów ostrzelają i z czołgu nic nie zostanie, więc pytanie właśnie, jak przygotowana jest nasza dzisiaj obrona powietrzna, według pana wiedzy? Znaczy jest nieszczelna obrona powietrzna, o tym świadczą między innymi te niekontrolowane wloty w przestrzeń naszą powietrzną i oglądanie tego, co lata po Polsce, czy nad Polską, bo to nie na tym polega obrona powietrzna. Czy my w ogóle mamy jakąś obronę? Znaczy, mamy mieć obronę, bo te systemy, które w tej chwili mamy, to nie są jeszcze te systemy, które zapewnią nam ten szczelny parasol nad Polską. Nad tym pracują i wydaje mi się, że w ciągu najbliższych 5-6 lat będziemy mieli... Czy Polska może liczyć na coś na przykład o poziomie skuteczności z słynnego systemu Iron Dome izraelskiego? Czy to jest jeszcze chyba jakby za daleko? Chyba lepsze systemy. Iron Dome jest systemem, który zwalcza głównie w gazie. Byłem tam parę razy, widziałem skuteczność Iron Dome'u. Zwalcza rakiety, które wyszliwują Hamazowcy czy Hezbollah. To są rakiety typu takie coś Katiusza. Różnego typu robione często z rynien. Robione często z rynien, takie właśnie widziałem. I skuteczność, kiedy ja widziałem, była 100%. Tylko okazało się, że kiedy Hamas atakował 2000 rakiet, to Izraelicy mieli na wyrzutniach 600 rakiet. Jasne. Tego nie wszystkie zniszczyli. Ale skuteczność widziałem 100%. Czyli my teraz budujemy, dobrze rozumiem pana słowa, tak? Budujemy system obrony przeciwlotniczej, który jest bardziej zaawansowany od Iron Doma, oparty na Patriotach. Patriotach, na systemach KAM, mamy swoje systemy też, Pioruny, mamy systemy Grom. Generalnie uważam, że jeżeli będziemy konsekwentni, to w ciągu najbliższych, tak jak powiedziałem, 4-5, może 6 lat będziemy w stanie budować szczelnie parasol nad Polską. To będzie, że te systemy się doskonalą cały czas, one się cały czas rozwijają, więc ich możliwości rosną. I to jest kluczowa sprawa. A jak pan ocenia na przykład system tutaj piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli ludzie lokalni, którzy dobrze znają swoje otoczenie, no, na Ukrainie to chyba udowodniło, że ma to swoje zastosowanie, bo tam, gdzie wróg się gubi w polu i myli drogi, tak jak widzieliśmy z nagrań z dronów, często te czołgi rosyjskie jadą raz w lewo, raz w prawo, no tak ci, na przykład właśnie wojskowi z obrony wojsk terytorialnych mogliby sobie tutaj lepiej poradzić, mieć na nimi przewagę. To znaczy generalnie Gwardia Narodowa Ukraińska była tak wyposażona jak wojsko operacyjne. Uważam, że, zresztą zawsze uważałem, że wojska obrony terytorialne są potrzebne. Bo to są takie wojska, które dość mocno w Polsce zostały upolitycznione, co je no chyba skrzywdziło. Moim zdaniem tak. Uważam, że wojska obrony terytorialnej są uzupełnieniem brakującego wojskom operacyjnym potencjału. I wojska o te powinny walczyć tam, gdzie użycie wojsk operacyjnych z punktu widzenia operacyjnego jest nieuzasadnione. Przykład Góry, Jeziora Mazurskie, Bagna Bieżańskie. Po co nam pchać wojsko operacyjne, czołgi i BWP? Kiedy ten teren jest nieprzekraczalny, ale że w tym terenie posadzi się wojska obrony terytorialnej, które będą przygotowane prowadzenie operacji obronnej, czyli nie będą miały tylko grotów i noży, a będą miały artylerię swoją wsparcia, swoją autonomiczną artylerię, środki przypancerne, choć mam nadzieję, że nie Javeliny, one są słabe, mamy lepsze polskie środki, obronę przeciwlotniczą również i swoje wojska inżynieryjne, to gwarantuję panu, że będą to bardzo dobre wojska. Bo dla mnie kluczowo nie jest piechota w wymiarze WOT-u. To jest to, że sformuje się w rejonach ich odpowiedzialności, na przykład w rejonie Jezior Mazurskich, użycie ich na terenie do zamykania kierunków, do których może podejść przeciwnik. Ale muszą mieć większy potencjał niż ten, który w tej chwili mają. A to, że Polska wyrasta dzisiaj na potęgę, lokalną europejską potęgę militarną, świadczy bardziej o naszym sukcesie militarnym, czy bardziej świadczy o porażce programów zbrojeniowych i wojska europejskiego, tak? To znaczy, czy my się nie porównujemy po prostu do tak niskiego poziomu, że tu niewiele trzeba zrobić i już się wychodzi bardzo dobrze? Znaczy generalnie chyba wszyscy mają problem w Europie ze swoimi przemysłami zbrojeniowymi, które tak oparte są w ogóle na propagandzie. Zrobimy. Nie jest tak. Kolejne normy spalania CO2 i tak dalej, to też nie pomaga w produkcji czołgów i stali. No ale tutaj nie ma wyjścia, to trzeba zrobić. Natomiast moim zdaniem mamy historyczną szansę, którą mamy teraz właśnie, żeby zbudować w naszym potencjale obronnym, myślę o przemyśle obronnym, takie zdolności, że będziemy konkurencyjni w Europie. To zbudowaliśmy między innymi w Hucie Stalowa Wola, gdzie produkujemy kraby, gdzie produkujemy tylko kraby. Budujemy raki, moździerz samobieżny na Rosomaku, gdzie mamy swoją chałbicę lekką samobieżną, którą wojskowi zarzucili, nie wiedzieć czemu, Kryl. Więc tam są również baobaby, czyli to wyrzutnie dominowania narzutowego. Mamy potencjał i moim zdaniem w tej chwili Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola jest największym centrum produkcji artylerii w Europie. Nie mają sobie równych. Czemu nie budować innych centrów, skoro mamy szansę, mamy środki na to, żeby to zbudować? Wie pan, zresztą bardzo ważne to jest to, żeby uzdrowić zarządzanie polską zbrojeniówką. Ono jest obarczone wieloma chorobami. Korupcją? Nie wiem, czy korupcją, nie wnikam, bo to dotyczy pewnie tego procesu, który ma pan Misiewicz. Natomiast mi się wydaje, że głównie to chodzi o to, że po pierwsze polski przemysł zbrojeniowy jest najdroższym na świecie. My płacimy za wszystko takie ceny, za które się na Zachodzie łapią za głowy, ale to wynika z polityki. Politycy narzucają wojskowym, ile mają wydać na sprzęt, bo im dyktuje to przemysł zbrojeniowy. Nie wiem, dlaczego na sprzęt jest najdroższy. Mówiono, że na Zachodzie niesprzedawalny. To zostawiam już politykom, niech oni nie łupią budżetu MON-u, bo ja uważam, że jeżeli mamy kupić groty, to za te pieniądze moglibyśmy kupić 2 groty, a nie 1. A kupujemy 1. Czemu tak jest? Ceny są takie, ale podatnik musi o tym wiedzieć, że my przepłacamy cały czas, no ale to jest rozpasanie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Uważam, że tam dokonać trzeba restrukturyzacji i prowadzić dużo oszczędności w tym, co oni robią, ponieważ moim zdaniem moglibyśmy mieć więcej dla wojska niż mamy za te pieniądze, które wydajemy. Czyli tak jak w NFZ-cie pieniędzy jest dużo, tylko są wydawane w sposób nieracjonalny, niegospodarny i często po prostu z tego bierze się ich nieefektywność. I przejadane są te pieniądze. To wynika z tego, że do tej pory przez 30 lat w polskiej zbrojnicy nie dokonano restrukturyzacji. Jeszcze jako wiceminister zrobiliśmy konsolidację spółek Skarbu Państwa ze spółkami, które pracowały w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z tego powstał PEGAS, Polska Grupa Zbrojeniowa. Ale stawialiśmy na efektywniejsze systemy. Okazało się, że to jest niemożliwe, a to jest sprawa kwestii zarządczych i upolitycznienia wszystkiego, co dzieje się w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jeżeli się nie oderwie polityków od zarządzania i nie wyznaczy się merytorycznie kompetentnych ludzi do zarządzania, patriotów, ale nie patriotów pieniędzy, tylko patriotów sił zbrojnych, to wtedy będzie inna sytuacja. Uważam, że mamy czas, historyczną szansę na to, żeby w polskim przemyśle zbrojeniowym zbudować potencjał, który pozwoli nam być w dużej części autonomiczny. My w tej chwili nie mamy suwerenności przemysłowej. Przykład amunicja. Dlaczego my nie mamy jeszcze produkcji swojej amunicji? Oczywiście politycy mamy swoją, nie. Importujemy części, podzespoły. Do amunicji dopiero w Polsce składamy. Przez tyle lat nie zbudowano potencjału w polskim przemyśle zbrojeniowym amunicji. A to jest absolutnie kluczowe, bo jeżeli przyjdzie wojna i powiedzmy, że no nasz dotychczasowy dostawca opowie się po drugiej stronie, to tak naprawdę nie mamy amunicji. Znaczy wie pan, im się wydaje, że jak kupi 100 tysięcy sztuk amunicji w Korei, że ma problem z głowy. Albo w Stanach Zjednoczonych. Tylko jak będzie wojna, to nikt nam amunicji z Atlantyku ani z Korei nie przywiezie. A 100 tysięcy amunicji to jest na 2 tygodnie walki. To prawda. Plus wojna to jest nic innego jak wszystko związane z logistyką, tak? Czyli tak. To pokazywał też konflikt rosyjsko-ukraiński, co świetnie opisywał m.in. Marek Budzisz u siebie w książce. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas z planowaniem i logistyką jest akurat w Polsce nie najlepiej i to na różnych polach, dlatego no, na szczęście jeszcze gorzej jest w Rosji. Znaczy wie pan co, ma pan rację, na pewno jest gorzej w Rosji, ale wydaje się, że jest czas na to, żeby pewne rzeczy u nas uporządkować. I jest to szansa dla polityków, żeby pokazali Polakom, że mają wolę uporządkowania tego wszystkiego, bo u nas jest za dużo różnych graczy i podpowiadaczy, którzy zwodzą polityków, którzy wykorzystują swoje relacje różne do tego, żeby dbać tylko o swoje interesy. Dotyczy to też niektórych spółek prywatnych, które próbują zdominować polski rynek zbrojeniowy. Uważam, że na tym kontrolę powinien trzymać rząd i tak ustawiać wszystko, żeby nie było konkurencji, bo nazywamy konkurencji, wykluczenia firm na przykład z procesu produkcji przez inne firmy. Bo niektóre firmy chcą zmonopolizować i tak jak było to za PiS-u, niektóre firmy prywatne dzięki układom politycznym były absolutnie dopuszczane do wszystkiego, a były firmy prywatne, które były zupełnie wyrzucane ze wszystkich projektów i zamiarów. Czyli więcej transparentności, uczciwe przetargi. Dokładnie tak. To może teraz zapytam o ostatnią pana wypowiedź dotyczącą zwrócenia Ukraińców, którzy przebywają na terenie Polski w celu jakby wzmocnienia ich wysiłku wojennego. Czy mamy w ogóle jakiekolwiek procedury? Czy nie, prawnie nie jesteśmy w stanie to wyegzekwować? Przede wszystkim dziennikarze czasami wkładają w usta takiego kogoś jak ja to, czego nie powiedziałem. Mówiłem, czyli z kontekstu wynikało coś innego. Zupełnie. Użyto słowo, w Onecie użyto słowo, że komuś ja powiedziałem deportacja. Nie używam tego słowa, bo wiem, co to jest deportacja. Ja mówię o rekrutacji. I teraz do czego zmierzam? Na terenie Polski, Niemiec, Francji jest bardzo dużo Ukraińców młodych. Są dwie grupy tych Ukraińców, mężczyzn młodych. Jedna grupa to jest ci, którzy pracują w pocie czoła razem z naszymi robotnikami, naszymi pracownikami, wszędzie. I kręcą też naszą gospodarkę. Kręcą naszą gospodarkę i to jest nam potrzebne. Ale jest część Ukraińców, którzy nigdzie pracują, którzy żyją ponad stan i oni są powodem irytacji Polaków, którzy widzą, jak oni żyją. Tak, oni się tu bawią, a tam na Ukrainie giną ich pobratyńcy. To jest ta druga grupa, która moim zdaniem powinna być przedmiotem zainteresowania rządów Kijowi. Teraz Ja się posłużę przykładem polskim. Kiedy w 1939 roku, po kampanii wrześniowej przegranej, premier Sikorski odtwarzał polską armię we Francji. Premier Sikorski zawarł porozumienie z rządem francuskim, że może dokonywać rekrutacji wśród polskiej emigracji we Francji. To była bardzo duża emigracja polska. Rząd francuski na podstawie tego porozumienia odstąpił od powołania tych obywateli do siebie, do armii francuskiej, pozwolił ich zrekrutować do armii polskiej. I dzięki temu Sikorski budował 80-tysięczną armię polską. Dwie dywizje, w pełni rozwinięte. To już jest potencjał. Pierwsza dywizja granadierów, druga dywizja strzelców. I one walczyły w kampanii 40 roku we Francji. Się dobrze sprawiły te formacje. A zatem uważam, powtarzam, to nie jest to, że jakiś przymus. To ma być dowolna rekrutacja prowadzona przez biuro rekrutacyjne ukraińskie, które byłyby za porozumieniem obu rządów, kijowskiego i warszawskiego, lokowane w Polsce. Jeżeli ktoś się zgłosi z Ukraińców, to to biuro rekrutacyjne będzie go czyniło żołnierzem ukraińskiej armii. Ale bez przymusu, bez łapanek na ulicach, bo niektórzy to tak odbierają. I potem deportacja. Nie ma takiej opcji. Wydaje mi się, że tu skuteczność może być mniejsza, bo ile polskich patriotów było bardzo wielu na emigracji we Francji, między innymi, to wydaje mi się, że te bogate dzieci milionerów ukraińskich, które tutaj się bawią i rozbijają G-klasami po Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, to jednak oni nie będą chcieli się zgłaszać. Ale wie pan co, nikt nie podjął żadnej próby, w związku z tym trudno nie wiemy. Odnośnie samego przeszkolenia populacji, myśli pan, że powinniśmy iść w kierunku tygodniowego, miesięcznego, może kwartalnego, takiego zaciągu do przeszkolenia nas, tu Polaków, mężczyzn i kobiety w wieku poborowym, także na wypadek, gdyby coś się faktycznie zadziało, żebym ja potrafił mojej partnerce czy mojej, nie wiem, mamie, tacie założyć opatrunek uciskowy, przeładować kałasznikowa. Czy to ma sens? Czy to jest trochę tak jakby już straszenie Polaków wojną? No bo wiadomo, narracja zaraz by się pojawiła taka, że tutaj rząd światowy już Polakami zaczyna się wysługiwać i przygotowywać ich do wojny z Rosją. Znaczy ja dzielę to na tak jakby dwa obszary zainteresowania. Pierwszy, zasadniczy, strategiczny, to jest przygotowanie proobronne narodu polskiego. Dla mnie kluczową kwestią jest, żeby 38 milionów Polaków było przygotowanych proobronnie, wiedziało, co to jest wojna, wiedziałoby, jak to się wojnie się zachowywać. To jest ten temat schronów, co się teraz pojawia cały czas. Od wielu lat o tym mówię, bez echa zupełnie. No tak, bo tych schronów w Polsce są setki. Ale to, wie pan, to nie tylko kwestia schronów, to przygotowanie proobronne społeczeństwa. Jak się zachować. Wie pan, jak alarm, jak ich syreny wyją w Warszawie, to wszyscy mówią, oho, jakieś święto, trzeba stanąć na baczność. Tak, co to jest plecak ewakuacyjny, prawda? Jakie wziąć leki, wodę? Nikt nic nie wie, bo nie ma edukacji proobronnej nigdzie. No to jest wielka praca, którą my musimy zrobić też w internecie, prawda? Jako twórcy internetowi. Zgoda, tak. Może właśnie instruktarzy takie zrobić, może pokazy takie zrobić w internecie. Jest to dobre miejsce, YouTube, generalnie internet, po to, żeby jeżeli politycy nie są w stanie sprawić tego, żeby określone instytucje edukowały, a nie potrafią tego zrobić, jak widać, to niech to zrobi YouTube, niech to zrobi internet. No tak, bo politycy też, warto pamiętać, mają tyle spraw na głowie, że nie zajmą się wszystkim, tak? Więc znaczy, wie pan, ale my możemy oddolnie też jakby pomagać. To jest ich odpowiedzialność. Ja rozumiem, nie chcę ich tu zwalniać. Za 38 milionów Polaków ktoś odpowiada. Jeżeli ja nie mam nic przeciwko Ministerstwu Równości, a Ministerstwo Równości opiekuje się kilkuset tysiącami Polaków, a ktoś opiekuje 38 milionami Polaków. Czy my mamy jakieś Ministerstwo Ochrony Ludności, które zajmie się kompleksowo wszystkim? Edukacją i przygotowaniem państwa do przetrwania. 38 milionów Polaków. To może powinno podlegać pod MSWiA? Znaczy nie. Ja uważam, że to musi na poziomie... Polska jest generalnie resortowa. Jak to gdzieś pan umieści w jakimś resorcie, to głęboko to, że tak powiem, ukryją i, że tak powiem, zaniedbane będzie towarzystwo. To jest poziom strategiczny, najważniejszy, naród ma przetrwać. Każdy kataklizm, jakim jest wojna. W związku z tym uważam, że to powinno być na poziomie Rady Ministrów i premier powinien nad tym czuwać, żeby jakiś minister nie próbował tego przewrócić. Bo Polska jest resortową Polską niestety. To jest jeden obszar, przygotowanie narodu. Pyta teraz pan o tą taką edukację już taką wojskową. Uważam, że trzeba by dokonać jakby opracowanie nowych zasad, przygotowania potencjału wojskowego, czyli przygotowania żołnierzy, którzy będą kiedyś stanowili zasoby rezerw osobowych lub będą żołnierzami zawodowymi. Tylko ten proces powinien być, trwać moim zdaniem od szkoły średniej. W ramach przygotowania, tak jak kiedyś to było przeszkolenie wojskowe na uczelniach, czy przysposobienie obronne w szkołach średnich, gdzie stopniowo się edukuje przyszłych żołnierzy do ich misji w wojsku. Bo dla mnie bieganie po lesie, bawienie się podchody, to nie jest konfrontacja z armią rosyjską. Tak powiem tym niektórym, co tak 16 dni szkolą żołnierzy, że Rosjanie teraz wymyślili tak zwany system TOS-3, który ogniem na palmę i termobaryką wypala ogromne połacie lasu. Nie chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy podchody się bawią w lesie, udając żołnierzy, byli wypaleni. Bo to nie jest taktyka przeciwko Rosjanom. To jest zupełnie co innego. Zresztą Załużny powiedział tak, kiedy przykował się do operacji w Zaporożu: ja zrezygnowałem z wojsk specjalnych, dlatego że mnie nie stać na takie wojska, które mają czekać na swoją jedyną w czasie wojny misję. Przezbroimy ich w WWP i czołgi. To jest bardzo wyraźny sygnał dla niektórych teoretyków wojskowych, którzy chcą wojny prowadzić w lesie w nocy z nożem w zębach. Kluczową sprawą jest przygotowanie zasobów rezerw osobowych. My w tej chwili nie mamy systemu przygotowania rezerw, bo my szkolimy połowicznie rezerwistów. Tu chodzi o sensowne przygotowanie specjalistów. Nam nie chodzi o żołnierza rezerwy, który potrafi wykopać jamę w ziemi i stać tam z karabinem. Nam chodzi o specjalistów. W armii są coraz bardziej zaawansowane technologie, które wymagają naprawdę dobrego przygotowania, przeszkolenia. Żołnierz nawyki posługiwania się urządzeniami w czołgu, czy w bojowym wodzie piechoty, czy w artylerii, on nabywa nie po 2-tygodniowych ćwiczeniach. To się latami wypracowuje, żeby później pod wpływem stresu jakby już działać z automatu. Tak, dokładnie tak. I tu bym szukał takiego rozwiązania, które pozwoli nam te zasoby przygotować, ale to trzeba od szkoły średniej ewoluować tych żołnierzy, znaczy tych potencjalnych, żeby przygotować ich do tego, żeby byli przygotowani do misji. Wtedy, kiedy już przychodzi czas, że uważamy, że on jest już, ma to szkolenie podstawowe za sobą, a to jest okres studiów i szkoły średniej, szkolenie podstawowe, czyli to, co powiedziałem, wykopanie łopatą okopu i posługiwanie się karabinkiem, założenie patrunku, założenie hełmu, kamizelki kuloodpornej, potem go wołanie na ćwiczenia i robienie z jego specjalisty wojskowego. Tym samym docieramy do końca dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, że nasz dzisiejszy wywiad nie był straszeniem wojną, że było dużo pozytywnych informacji, dużo optymizmu. Moim i Państwa gościem był generał broni Waldemar Skrzypczak. Dziękuję Panie Generale i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze na kanale. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Pewnie, że tak, oczywiście. Wierzę w to, że ten optymizm, o którym Pan mówi, rozleje się wśród Polaków i wiara w nas będzie niezachwiana. To prawda. Jak macie jakieś pytania do generała, to piszcie, może posłuży nam to jako właśnie podkładka do pytań pod kolejne odcinki.